Drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, w przeddzień 22. rocznicy pobytu świętego Jana Pawła II w diecezji ełckiej na Wigrach pozdrawiam was wszystkich tutaj zgromadzonych na Wzgórzu Wigierskim i wszystkich łączących się z nami poprzez telewizję Trwam i Radio Maryja słowami świętego Pawła dzisiejszego czytania. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Pobyt świętego Jana Pawła II w Ełku Studzienicznej i w Wigrach było to największe wydarzenie w historii diecezji i historii Wigier. Święty Jan Paweł II przybył do tego miejsca uświęconego obecnością kamedułów, którzy, jak podają przekazy historyczne, sprawili, że to właśnie modlitwa za ojczyznę stała u początków Wigier i stanowiła duchowy fundament tego miejsca. Kameduli nie tylko wnieśli ogromny wkład w życie duchowe Kościoła tych terenów, bardzo mocno zaznaczyła się ich rola kulturotwórcza i gospodarcza. Zakładali osady, a wśród nich miasto Suwałki. Ale przede wszystkim wypełniali zobowiązanie przekazane przez fundatora tego klasztoru, króla Jana Kazimierza. I codziennie modlili się o oddalenie od naszej ojczyzny wszelkich nieszczęść. Modlili się o odwrócenie wszystkich klęsk, które nękały Polskę. Jakże bardzo ta intencja jest dzisiaj aktualna, kiedy od ponad roku szerzy się pandemia koronawirusa. Także dzisiaj wołajmy do Boga z tego wigierskiego wzgórza. Boże, oddal od nas, od naszej ojczyzny pandemię koronawirusa. Zmarłych przyjmij do swojego królestwa. Uzdrów chorych, błogosław lekarzom, służbie zdrowia i wszystkim służbom zaangażowanym w walce z pandemią i pomocą chorym. Boże, umacniaj kapłanów, którzy przez ten czas, nie zważając na pandemię koronawirusa, głoszą Słowo Boże, odprawiają msze święte, siadają do konfesjonałów, by ratować człowieka od śmierci duchowej i zanurzać go w Bożym miłosierdziu. Dodawaj im siły, by pomagali wiernym na drodze do nieba, do zbawienia, by pomagali zagubionym na drodze przemiany serc, na drodze nawrócenia. Dzisiejsza liturgia słowa mówi nam o szczęściu. Każdy z nas jest powołany, aby być szczęśliwym. Bóg nie tylko pragnie naszego szczęścia, ale wskazuje nam ku niemu drogę. Bożymi drogowskazami szczęścia są wypowiedziane w dzisiejszej Ewangelii błogosławieństwa. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Błogosławieni ubodzy w duchu, którzy się smucą, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Miłosierni, czystego serca, którzy wprowadzają pokój, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Chcę dzisiaj wszystkim powiedzieć, miejcie odwagę być szczęśliwymi, czyli błogosławionymi. Podejmijcie ryzyko i uwierzcie, że te wskazania Boga, drogowskazy, błogosławieństwa są prawdziwe i że w nich kryje się nasze szczęście. Kiedy przyjmiemy te błogosławieństwa jako drogę do prawdziwego szczęścia, stanie się ono naszym udziałem. Idźcie przez życie drogą błogosławieństw. Święty Jan Paweł II w czasie apostolskiej pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku
rozważał z nami właśnie poszczególne błogosławieństwa. W Ełku papież wyjaśniał: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. To błogosławieństwo jest także tutaj wypisane, które nam ciągle przypomina: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym błogosławieństwie. Jezus w swoim nauczaniu stale wracał do ubogich i uznał ich za uprzywilejowanych dziedziców Królestwa. Przemawiając w synagodze w Nazarecie, na początku swojej działalności mesjańskiej powiedział: Duch Pański spoczywa nade mnie, na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Oznacza to, że tylko ubodzy duchem są w stanie przyjąć Królestwo Boże całym sercem. To nie oznacza, że bogaty nie może stać się uczestnikiem Królestwa Niebieskiego. W Ewangelii mamy przykład bogatego Zacheusza, który potrafił dzielić się z ubogimi i został zaliczony do ubogich w duchu. Jak powiedział w Ełku święty Jan Paweł II, ten jest ubogi duchem, kto gotów ze swego bogactwa szczodrze świadczyć potrzebującym. Jeżeli człowiek tak czyni, to daje świadectwo, że nie jest przywiązany do bogactw, że dla niego dobra materialne są po to, ażeby służyć bliźnim, zwłaszcza będącym w potrzebie. Z pewnością ubogimi w duchu byli kameduli, którzy tutaj pełnili swoją misję. Oni posiadali i dzielili się z biednymi. Nie zapominali o biednych. Oni realizowali Chrystusową naukę o miłości i miłosierdziu. Pragnę w tym miejscu przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II sprzed 22 lat, które są nadal aktualne. Błogosławieni ubodzy w duchu. Jest to wołanie Chrystusa, które dzisiaj winien usłyszeć każdy chrześcijanin, każdy człowiek wierzący. Bardzo potrzeba ludzi ubogich duchem, czyli otwartych na przyjęcie prawdy i łaski, na wielkie sprawy Boże. Ludzi o wielkim sercu, którzy nie zachwycili się blaskami bogactw tego świata i nie pozwalają, aby one zawładnęły ich sercami. Oni są prawdziwie mocni, bo napełnieni bogactwem łaski Bożej. Żyją w świadomości, że są obdarowywani przez Boga nieustannie i bez końca. Pamiętajmy, że człowiek wiary, człowiek, który zawierza siebie Bogu, człowiek ubogi w duchu, otrzymuje od Boga większą moc niż bogactwa świata i dzięki tej łasce może uszczęśliwiać innych i przez to sam staje się człowiekiem szczęśliwym. Jak mówi święty Paweł w dzisiejszym czytaniu, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Niech te słowa świętego Pawła dodają nam dzisiaj nadziei, że Bóg jest z nami i napełnia nasze serca bogactwem swojej łaski, że winniśmy pomagać innym, pocieszając ich w ich udrękach nie własną mocą, ale mocą Ducha Świętego. Moi drodzy, miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, wybrał święty Jan Paweł II, by trochę odpocząć na łonie tej pięknej przyrody. On na te przepiękne ziemie wcześniej przyjeżdżał. Odwiedzał także pobliskie Sejny, Studzieniczną.
On przebywając tutaj realizował regułę kamyduły. Siądź w celi jak w niebie. Rzuć za siebie cały świat. On tak tutaj usiadł w tej celi w ciszy i spokoju, wsłuchując się w głos Boga, trwając w komunii z Nim, wielbiąc Go za piękno stworzenia, piękną przyrodę. Trwał tutaj na modlitwie, odpoczywając. Święty Jan Paweł II dzisiaj zachęca nas, byśmy przybywając tutaj usiedli w ciszy i spokoju, wsłuchiwali się w głos Boga i trwali w komunii z Nim. Uczyli się od Niego miłości, kontemplowali piękno przyrody, byśmy tutaj trwali na modlitwie i odpoczywali, byśmy tutaj poznawali, co znaczy być prawdziwie szczęśliwym, czyli błogosławionym. Święty Jan Paweł II z tego miejsca przekazał nam, że orędzie modlitwy jest jednym z najważniejszych przesłań na drodze do świętości, do szczęśliwości. To najważniejsze przesłanie wypowiedział 7 czerwca 1979 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Chcę wam powiedzieć wszystkim, nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie. On brał różaniec do ręki i mówił: oto lekarstwo na zło, oto tarcza i broń przeciwko złu. Módlcie się, módlcie się. Dlatego też 18 marca tutaj została poświęcona przepiękna monstrancja, wykonana i umieszczona w kaplicy świętego Jana Pawła II. Ta kaplica adoracji została włączona do dzieła gwiazd na płaszczu Matki Bożej. Dzięki stowarzyszeniu Comunità Regina della Pace pięknie wpisuje się ta kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu w realizację misji kamedułów, nauczanie świętego Jana Pawła II, a także misji wigierskiego Areopago nowej ewangelizacji i parafii. To miejsce niech nas wszystkich jednoczy na modlitwie o pokój w rodzinach, w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Niech te modlitwy będą zanoszone do Boga w różnych językach. Niech słowa świętego Jana Pawła II, który mówił, że całe zło świata może być pokonane poprzez ogromną moc adoracji eucharystycznej. Niech te słowa napełniają nas nadzieją. Święty Jan Paweł II był zatroskany o rodzinę. Odwiedził jedną z rodzin tejże parafii. Poprzez te odwiedziny chciał pokazać, jak ważna jest rodzina w posłannictwie Kościoła, w posłannictwie papieża. Warto przypomnieć ten wspaniały gest w roku rodziny Amoris Laetitiae i w roku świętego Józefa. Święty Józef jest dany Kościołowi, rodzinom, jako jego najpotężniejszy patron i obrońca. Uczmy się od niego posłuszeństwa i wierności Bogu, zaufania Bogu i twórczej odwagi w wypełnianiu woli Bożej. Moi drodzy, diecezja ełcka jest piękną i gościnną ziemią, której Karol Wojtyła, miłośnik kultury, sztuki i przyrody, kapłan, biskup, kardynał, filozof, profesor, przyjaciel, a także wujek, tak wiele zawdzięczał i która pozostała mu znana i bliska. Upamiętnieniem jego obecności w tym są szlaki papieskie, tajemnice światła, tajemnice zawierzenia i apostołów miłosierdzia. Każdy z nich prowadzi inną trasą, ale skłania do refleksji nad różnymi przesłaniami,
Kluczowy zamysł jest jednak jeden – podążanie śladami Jana Pawła II, który odbywał liczne wędrówki w tych rejonach i na spływach kajakowych. Chcemy o tym opowiedzieć właśnie na szlakach papieskich diecezji ełckiej przez mobilne dzieło kultury i ośrodek szkoleniowy, jakim jest niewątpliwie projekt Szafy na Kółkach, czyli Szlakowej Akademii Familijnej Sacro-Tracu. O jego bogatym zapleczem multimedialnym, nowoczesnym systemem wizualizacji filmowej, czyli VR, przygotowanym na tę okazję oraz warsztatami psychologicznymi, aktorskimi, filmowymi i kawiarenką familijną, które pomogą nam powrócić do siebie samych, do swoich rodzin, do wspólnoty i do wartości nieprzemijających, na które wskazywał nam przez całe życie święty, który chodził po naszej ziemi. Za całość tego projektu odpowiada siostra Blanka Szymańska, benedyktynka, misjonarka, dyrektorka Centrum Oświatowo-Dydaktycznego wraz ze współpracownikami. Dziękujemy Bogu za tę możliwość, zwłaszcza dziś, w długo oczekiwanym dniu inauguracji projektu Szafy na Kółkach, czyli Szlakowej Akademii Familijnej w Sacro-Tracu. Cieszymy się, że są z nami w tym dniu uczestnicy wypraw z Karolem Wojtyłą, członkowie zarządu Fundacji Szlaki Papieskie z Krakowa i wielu innych znamienitych gości. Niech Bóg błogosławi w docieraniu do różnych miejscowości i przekazywaniu orędzia, którym żył i głosił święty Jan Paweł II. Niech wszyscy usłyszą także jego słowa, które wypowiedział do młodzieży w Ełku, ale i do nas wszystkich. Coraggio, odwagi, Bóg jest z wami, odwagi, nie bójcie się iść za Chrystusem, odwagi, nie lękajcie się być szczęśliwymi, czyli błogosławionymi. Miejmy odwagę być szczęśliwymi i błogosławionymi. Dlatego wzywajmy Ducha Świętego, abyśmy to Jego mocą poznawali te wartości błogosławieństwa, które dają nam to prawdziwe szczęście, błogosławieństwo. I wtedy my staniemy się błogosławieństwem dla tych, do których Bóg nas posyła. A dzisiaj potrzeba takich ludzi, którzy wychodzą, są w drodze, idą do tych, którzy żyją jeszcze w strachu i w lęku, aby im pomóc spotkać się z Chrystusem, tak jak to czynił święty Jan Paweł II, jak to czynią ci, którzy wychodzą i zapraszają i pomagają każdemu człowiekowi spotkać się z Jezusem Chrystusem, bo On jest źródłem nadziei, źródłem prawdziwego szczęścia. Amen.